Siema, z tej strony Trisus, witam was na hali, konkretnie to na nowej hali. To jest kolejny odcinek, ponieważ jest daily. Codziennie o 18 pojawiają się filmy, więc zostaw łapkę i subskrybuj. Dokładnie, subskrybuj T-Squad. I w dzisiejszym odcinku będziemy losować, czy jesteśmy dzieciaczkiem, nastolatkiem, czy też nieco dojrzalszą, starszą osobą. Ciągamy dziadkiem. Seniorem albo juniorem. Seniorem? Starszym juniorem. To co, losujemy i zobaczmy, kim się staniesz na cały odcinek. Zobaczmy, kim będę, uwaga. Ale na co? Jak to na cały odcinek? Na cały odcinek. To jest na cały odcinek? No. O, proszę, 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 jest! Nie! Jest! Nastolatka! Najlepiej! Jest! Cały odcinek. Tak, cały. Teraz ja w takim razie. Abyś był dziadem. O, junior! Ja jestem dziadko! Czyli, poczekajcie, a ja? Stary, ty nie musisz losować, bo już jest... Jest! Został senior! Ale fair. A wiecie, że dziś kończę 2,5 roku? Zamknij mordę. Dawaj, żarcie. Zaczynamy pierwszą rundę. Pierwsza runda, dokładnie tak. Może dzisiaj ja będę mówił, dlatego że ty chyba nie potrafisz jeszcze. Ale ty się nie wymążaj, przestań. Daj starszy. Ale czemu ty ja kaszlę? Dziecko! Jak ty jesteś stary? Dziecko, uspokój cię, daj opowiadam. Ty już swoje przeżyłeś. Skończyłeś 5 lat, proszę zobaczyć. Patrz, to masz dziecko, nie wiem, że... Zupka! Zupa dla młodego? A jaka jest zupa dla starego? Boże! Zupka! O, ogórkowa, moja ulubiona na starość! A ja co mam? A ja nic nie mam. Dziecko, co ty do cholery robisz? Bo ja nie lubię zupy, bo co? Ja jestem nastolatkiem, ja nie jadam zupy, ja jadam tylko albo mięcho, kurczaka z ryżem, a do tego te batony proteinowe, no bo jestem na siłce, wiadomo, nie? Baton? Nastolatek. Czekaj, dziecko, najlepszy kontakt mają co jedno pokolenie, ja cię karmić będę, proszę. A z ogórkową, proszę. Żryj to i nie pierdziel. Masz. A ty nastolatek co tam robisz? Co, wiem, co na tym słodycze przy stole! Słodycze przy stole! Co gotuje się zaraz? Słodycze przy stole! Matka gotuje 3 lata, a ten jest! To proteinowe jest! O! To masę! Prawie zawał! Jedzmy, synu. O, masz. Ojej. Zjadaj to, staruchu! A ty masz zęby? Dziadziuś, może ci posolić troszeczkę, co? A ty masz zęby? Ach, ty mi posolę, jak ja ci dopieprzę, to się zaraz nie pozbierasz. Ejdź mi stąd. A ty masz zęby? Nie, dlatego kremi. Nie masz zębów? Nie. Ja mam zęby. A ten dwa okulary ma. Zatkaj buzia. I to ja ponoć nie widzę. Sześcia oki. Cztery oki. Patrz się na mnie, jak do mnie mówisz. W pytkę ta zupka. Ale dobra. Nie zasłona? Nie. Idealna, smak straciłem 15 lat temu. Chciałeś dupki? Nie. Smakuje czy nie? Szybko. Pycha. Smakuje. Tobie smakuje? O, poczekaj, bo nie czuję smaku. Smakuje czy nie? Czekaj chwilę, muszę to naprawić. O Jezu, zasnęło mi się. Przepraszam, dziecko, co ty robisz, dziecko? Karm go, a ja sobie dosolę. Zostaw. Powiedz tylko, czy smakuje. Dlaczego? Ja już zjadłem. Ojej. Co to za kryształ? Wieliczka na talerzu. Dobre czy niedobre? No nie czuję smaku od 15 lat. Moje było pyszne. Przejdźmy do kolejnej rundy. Czemu to się do końca drugie nie zakrywa? Danie. Cicho, bądź. Czemu to się nie zakrywa? Co my tu mamy? Siok! Cicho, bądź. Picie dla nastolatka to oczywiście nic innego. Ej, zaraz, zaraz. Przecież energetyki można pić dopiero od 18 roku życia. Albo od 15? 16? A co to? Z którego? Dziecko, nie może pić! A co masz? Siok! Nektar bio. Odbiło. Zakrzuszyłeś? A ty co? A ty co masz? Czekaj chwilę, że podciągnę. Wyczyn. Pierzutki. Burak z jabłkiem. O ja. Ale to musi być pyszne, co dziadziuś? Tak. To będzie pyszne. A co ty tam masz? To nic takiego. Nie, niedobre. To jest jabłkowe. O, przecież kurde. Ale to smaczne, jakie zdrowe musi być. Pamiętam, jak ze starych czasów to ja to piłem. Pi, do dna. Kiedy mi kazali... Pi do dna. I mnie więzili w więzieniu, żeby musiał to pić. Zamykali mi, związywali ręce i wlewali do... O! Czy ty się zżygałeś znowu?
Boże, odbij się, dziecko, spokojnie. Na razem żygaj tam. Wal tam, od razu. Dziadziu, wal mu na kolano. Pij do dna. Zobacz, jak młody wypił. Wszystko. Wiesz, ile już się napiłem tego w życiu? Do dna. Ty, dzieciaku głupi! Wypróbuj to. Weź ogarnij, dziecko, ja wstać nie mogę na wózku. A nie, to jeszcze nie, ten wiek. Ty też nie możesz tego pić, jesteś za stary, ci serce wpierdzi. Co oni robią w dzisiejszym odcinku? Ale nie biegaj! Przejdźmy do kolejnego dania. Zobaczmy, co mamy w takim razie. Śliweczki brakowało mi się. Rano się obudziłem i coś mi w żołądku nie stykało, to se śliwek się nażre, jak starzy ludzie robią zawsze. Jakie to jest dobre. Lecie, seniorem, przepraszam. Nastolatek, czy ty ze jaja robisz? Nie wiem, teraz zobaczmy, co ma dzieciak. Kurde ty. Młody. Przekąska. Przekąska, tak, to są przekąski. No, dobra. O, pringlesy, let's go. Zazdro, co? Nie, nie możesz, jednego. Ty masz to. Jednego. Nie. Jednego. Jesteś za młody. To dam ci pastę na pingle. Nie, jesteś za młody. Dobrze, dla siebie zostaw. A pytanie, kto mi węgla napakował? Grilla dajcie, a nie węgla będę jadł. No złodzieju, no, ty głupi mały. O, to jest przekąska z ciosiem pringles. Ja tych młodych to nie zrozumiał, on dobrze robi. A ty przestań syfieść, Chodź tu bliżej, nachyl się, coś się nie powie. Na ucho ci powiem. Nie po to chodzę na siłownię, żeby teraz nie móc jeść czego chcę. Nie, no kurde, poczekaj chwilę, bo ja idę do ciebie. Popatrz tam daleko. Widzisz? Czy są tam chipsy gdzieś? No to dlaczego są na talerzu? Proszę. Argument nie do podważenia. Chodźmy do tych węgli jadalnych. Nerkowe chyba. I smakują tak samo. Od tego ci urosną kamienie nerkowe. Ogień z dupy. Będzie potem, w sensie. Ja już zjadłem. Nie mogę na to patrzeć, naprawdę. Ulala, co my tu mamy? Spaghetti! Ulala, też masz spaghetti? Ja mam spaghetti. No, takie spaghetti to ja rozumiem. Ale czy to są robaki? Oby ci tam wlazły z żarów. Dziadek, co ty masz? Oby ci jadło. Ja mam swoje spaghetti. W 49 jak jadłem swoje. Ej, szczerze mówiąc, trochę mu zazdroszczę. Co? Będziesz nie na obiad. Co? On ma niedobre. My mamy dobre. Najlepszy spadekcio. Nie rozumiecie dwóch rzeczy. Najpierw się wypija, a potem je. No. O kur, to nie, to jest możliwe. A wiesz, że on się kąpie w wodzie po ogórkach? A potem z babcią całuje. Bardzo dobrze nam się wtedy kwaszą usta nawzajem. O kur, o baba. O! Dziadek jest wielki bycior. Mnie taki wielki. Ale pyszności. O mój Boże. Jak mama zrobi to co? Dobre, co? Widzowie, wygrałem życie. Przepraszam, nie mówisz się z pełną buzią. O, co ty pieprzysz w ogóle? Grałem życie w tym odcinku. Co wy macie za żarcie w ogóle? I ten mąż mam to samo. Ja mam to samo. Nie. Nieprawda. Daj spróbować. Ja, to nie smakuje w ogóle jak spaghetti. Co jest? Czy to tak samo pachnie, jak smakuje? Nie? Lepsze. Jak to paskudnie pachnie? Co? Przestań wybrzydzać. Czemu dajecie dzieciom takie jedzenie? Dobre! Kiedyś nie było takich rzeczy. To jest dobre. Czy to jest w ogóle zdrowe? Te gerberki? To jest dokładnie to, czego byś nie chciał jeść. Ale nie jest niedobre, tylko jest po prostu... Przepraszam bardzo, ci przerwę, idę się wykąpać, sedować. Wolę to niż to spaghetti, szczerze mówiąc. Ty od kiedy masz mutację? Dziabko. Twitchy! Let's go! Przekąska! Przepraszam, starość, nie radość. Od kiedy masz zęby? Właśnie. Ja nawet nie mam zębów, a ty on ma mleczaki, on musi je zrobić. Nie! O Boże, jak dobrze. Zębów akurat nie mam, to... Ale to trzeba gryźć. Bo ja się poszczę. O nie. Ja mam zęby, patrz! Ej, ale on ma zęby, tylko on musi właśnie jeść duży rabek, żeby mu mleczaki wyleciały. No. Czekoladę masz! Znowu? No, mogę, bo ćwiczę. Niezdrowe! Patrzcie na gnojak się w kół, nie widać nic. No nie widać. Niezdrowe, bo dla nas sladka. Cały dzień tylko słodycze i nic więcej. Odłóż to! Weźmy zabierz.
Spadaj! Rzuć go jabłkiem. Ja nie zabrałem ci jabłka. Kopnie go! To znaczy... No bo... Nigdy w życiu nie kupię. Jak ty się odzywasz? Dziecko, nastolatku, gnój. Bo mnie w... ten Twix. Ej! Jak ja mu wstanę, zaraz tu wywalę, to ci powiem, że nie wywalę, bo jestem za słaby, ale bym chciał... Ej! Ty też, przekaż dalej. Brawo! Jak to ten dziecko tak mocno bije? To jest asteryda. Super dziecko. Zaczynaj nastolatek. No lecy! Nadacio! Zobaczmy te piękne kurze łapki. Oh yeah, ale pyszności. Szkoda, że nie lubię nuggetsów. Przepraszam, a ja mogę się mylić na starość, ale no na kurze łapki to mi nie wygląda. Ja wiem, jak wygląda kurze łapki. Dobra, pokaż, co ty masz, malutku. Co mam? Kurczak, to samo mam! O, kurczak, a ty co masz, skoro tak stary? O kurczę, babcia tu zadbała o wszystko, panowie. Uuuu. Ja to zębów nie mam. Masz coś mielonego w panierce? Wszystko dożywam. Ojej, co za przypadek, dawaj mi to w tym okresie. Zamiana! Zamiana! Ej. Ale cicho, bo babcia się dobra. Babcia to nie może. Co ty mówisz, na masę idealne? Ale będzie wpierdzielane. Kto się ze mną zamieni? Ojej. Kto się ze mną zamieni? Ale dobre to jest, kurde. Obrzydza mnie to strasznie, przestań. A poleci się 8? Nie, co to jest? Czym to jest? Ze szpinakiem. Proszę mi powiedzieć, skąd to jest? To jest pyszne. Skąd to jest? To jest chyba z stołówki szkolnej. Dobre jedzenie dają? Kiedyś nie było takiego. Kiedyś nie było. Nie? A kiedyś było? Kiedyś nie było. A matka jedyna, muszę się oprzeć po stół. O Jezu, dziecko, przepraszam, prawie się zadławiłeś. Jezu, ty musisz mu tak przeszkadzać cały czas? Zapewne. Musisz mu tak przeszkadzać, daj mu zjeść. Zostaw go. No. Ja już się najadłem. Nie. Tak. Patrz, jaki ty chudy jesteś. O tu. To musi rosnąć, dziecko, rosnąć, żeby to mi przywołać. Właśnie, punkta nie będzie. A to nie od ciekawek rośnie? A to nie ty decydujesz o punktach w ogóle. Znaczy możesz. Ja było. Będą punkty, czy nie? Dziecko, jesteś na... Będą, wszystko będą, co chcecie. Yeah! Na wytrzymać, czy zostawię miłoszku? Czemu głosy zawsze ma lepiej? Proszę, uprzejmie, proszę. Nie, wiesz, co się chce odpożywać? To jest tak bardzo nie fair. Za ten punkt, który na zależy. Dziadku, czemu młodsi zawsze mają lepiej? No bo to tak jest, masz dużo siły, wzrok dobry, debil jesteś. Ale czy on ma tak lepiej pół mózgu? On nic nie widzi bez tych okularów. No i pół mózgu. A kiedyś miałem takie leki, co też oczu nie było widać, ale nie pamiętam, jak się nazywa. O, przepraszam, pielęgniarka dzwoni. Muszę iść na kontrolę wszystkiego, bo umrę. Halo, Haniu. Więc dziękuję za oglądanie odcinka. Widzimy się już jutro w kolejnym. I dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie to na tyle. Na razie. Cześć.